Witamy Was bardzo serdecznie w trzecim odcinku vloga Projekt Masaż. Patryk Sobotka, Maciek Duczyński. I dzisiaj jakby bezpośrednio po małej aferze, która wyniknęła, wyszła na wierzch ostatnio, pogadamy sobie o kursach masażu online i ogólnie takich kursach dla masażystów i terapeutów. Pytanie jest takie. Pierwsze pytanie. Czy kursy online powinny być w naszej branży? No ja na przykład... Okej, starczy. Dobra. Jak dla mnie powinny być, mogą jak najbardziej, tylko że w zupełnie innej formie niż to, co wczoraj widzieliśmy. Przede wszystkim takie kursy nie powinny kończyć się wydaniem jakichkolwiek uprawnień. Jeśli już kursy online, to powinny być to takie szkolenia, które tylko poszerzają naszą wiedzę teoretyczną, która też jest nam tak naprawdę bardzo potrzebna. Że tak, kursy masażu online będą. Zauważcie, że coraz więcej siedzimy przy komputerze, coraz więcej używamy komputera, internetu do uczenia się, więc takie kursy będą powstawały, czy tego chcemy, czy tego nie chcemy. Więc ogólnie uważam, że nauka przy komputerze jest bardzo dobrą nauką, ale jeżeli ona rozwija te umiejętności teoretyczne. Zakładamy sobie taką sytuację, jesteśmy masażystą albo fizjoterapeutą, chcemy poszerzyć swoje, nie wiem, umiejętności o na przykład, co to może być? Jakąś patofizjologię chorób, albo coś takiego. I żeby na przykład zmotywować się bardziej, to jednak bierzemy, kupujemy sobie taki kurs, logujemy się na platformę e-learningową i gdzieś tam powiedzmy mamy jakiś materiał fajnie przygotowany, posegregowany, dzięki któremu nam się będzie po prostu łatwiej uczyło, a później dostajemy certyfikat, który naprawdę jest nieważny, ponieważ my te uprawnienia i tak mamy, ale nie wiem, jesteśmy zadowoleni, ponieważ mamy jakąś kolejną dawkę wiedzy, opanowaliśmy jakiś materiał, lepiej nam idzie z pacjentami, jesteśmy mądrzejsi. Mhm. Proste. No tak, ale na pewno nie w takiej formie, że odbywamy cały kurs zawodowy online, idziemy potem z takim certyfikatem zakładać sobie gabinet czy do kogoś do pracy. Nie no, kursy one nie powinny być jakby dawane pod kątem umiejętności praktycznych, czyli umiejętność praktyczna zawsze powinna być uczona poprzez praktykę. W formie warsztatowej. W formie warsztatowej, dokładnie. Natomiast umiejętności teoretyczne jak najbardziej, tym bardziej, że w przyszłości pewnie tak będziemy zastanawiali się nad jakąś platformą e-learningową, żeby po prostu zmotywować dużo osób do gdzieś tam systematycznej nauki, pracy, powtarzania jakiegoś konkretnego materiału i nie wiem, takiej otoczki, bo też bardzo fajną rzeczą jest jakieś tam prowadzę jakieś warsztaty czy cokolwiek. Zauważam, że osoby, które już powiedzmy dawno nie były na studiach, minęło 10-15 lat, to one fajnie chodzą takie kursy, fajnie się uczą i w ogóle mają tutaj banan na twarzy, jak dostają jakiś certyfikat, ponieważ minęło x lat i oni pamiętają to i się po prostu cieszą dzięki temu. Nie wiem, jest to jakaś może mobilizacja do nauki, więc online jak najbardziej, ale umiejętności praktyczne zdobywane przez to nie. Okej, okay, a co sądzić o dyplomach wydawanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej? Czy dla Was ma to jakieś znaczenie? Znaczy ma, to jest pytanie, ma, dlatego że nawet pewnie jak zauważasz, jest tam część osób, która pisze, że czy polecam taki kurs? Tak, polecam jakiś kurs, a czy po tym kursie jest dyplom menu? No właśnie o to chodzi, skoro i tak już jesteście fizjoterapeutami czy technikami masażu, dla Was taki dyplom właściwie nie daje Wam nic nowego, ponieważ Wy już macie uprawnienia do wykonywania na najwyższym poziomie już swojego zawodu. Bardziej tak, ważne. Jasne, i to jest tak naprawdę wszystko. Także jeśli zdobywacie kolejny certyfikat po ukończeniu jakiegoś szkolenia, to też nie są to żadne tak naprawdę dodatkowe uprawnienia, tylko powinniście zwracać uwagę na to, czego się na takim kursie uczycie, a nie jaki ten certyfikat. Tak, albo nawet bardziej tutaj w naszej branży, jako że jest w ogóle parcie na kursy strasznie duże, to trzeba patrzeć, do kogo się idzie. Może nie jaką umiejętność zdobędziesz, tylko wiesz, do kogo idziesz ewentualnie. Bo na przykład idziesz sobie na, nie wiem, kurs masażu leczniczego, to też. Bo tak naprawdę każdy może taki kurs prowadzić. Złóżmy, pani Basia prowadzi kwieciarnię i ona może spokojnie zrobić wam certyfikat za kurs masażu leczniczego i jest wszystko super. Więc tutaj trzeba się zainteresować, czy pani Basia, która ma kwieciarnię, zna się na tym. No tak. No, ewentualnie iść do kogoś, kto się po prostu na tym zna, bo taki certyfikat nic nie daje. Każdy może go wydać i bez sensu nie pytajcie się, czy po jakimś kursie jest certyfikat, bo on jest po prostu, można podrzeć, ważne są umiejętności praktyczne, jakie zdobędziecie na tym kursie. Tak, na pewno zwracałbym też uwagę, ile czasu na
konkretnym kursie jest przeznaczony na szlifowanie umiejętności praktycznych. I tak naprawdę ile tych godzin też jest, bo jeśli jest to tak, że macie 6 godzin teorii, po czym pokazaną w formie warsztatowej praktykę. No to raczej się nic nie nauczycie, to nie bo wiem, często tak, siedzicie sobie na jakiejś sali, czy tam auli i ktoś pokazuje, a tak właśnie robimy tutaj, opracowujemy sobie mięsień biodrowo-lędźwiowy, a wy siedzicie 15 metrów dalej, pewnie nic się nie nauczycie. No tak, bo już miałem okazję korzystać z takich warsztatów i szczerze mówiąc często była to strata czasu. Dokładnie, więc tutaj dowiadujcie się, jak znajdziecie sobie kurs, czy tam warsztat, który Was interesuje, pytajcie się, kto go prowadzi, czy ta osoba ma jakieś uprawnienia, czy ona jest fizjoterapeutą, czy masażystą, bo załóżmy, że jak idziecie na kursy masażu, to bardziej chyba, nie wiem, do osoby, która zajmuje się masażem stricte, albo no jest też technikiem masażystą, gdzieś tam, czy w przeszłości pracowała jako masażysta, więc to jest dość istotne. No i co tam w ogóle się dzieje? Ile godzin tego? Nie pytajcie certyfikaty, bo to kompletnie nie jest ważne i bez sensu, a tutaj tak naprawdę w ogóle zdobywanie tych certyfikatów. Ktoś jest masażystą i potem ma certyfikat masażu świecą, masażu czekoladą, masażu lodem. Znaczy, no ja podejrzewam, że to jest na pewno bonus dla ewentualnego pracodawcy, tak? Jeśli ktoś pracuje w tej branży, powiedzmy, bardziej spa, no to chciałby też mieć takie certyfikaty, bo to fajnie wygląda, jak idziecie na rozmowę i pokazujecie, że macie tego... No właśnie, ale pytanie jest takie... Cały segregator. Ja nigdy nie pokazywałem żadnych dokumentów nigdzie nikomu, a pracowałem w kilku gabinetach wcześniej, natomiast ktoś mnie się pytał, panie Patryku, a czy potrafi pan wykonywać masaż tym? Tak. A czy potrafi pan wykonywać masaż taki? Tak. Okej, okay, dobra, to zobaczymy to. I wtedy jakby ktoś się kładzie i robi ten masaż, więc tutaj tym osobom raczej nie zależy na tym, żeby mieć certyfikat, tylko żeby ktoś potrafił. I to ty dokładnie wiesz, czy to potrafisz, czy nie, czy to, że robisz to tak, jak powinieneś, czy po prostu nauczyłeś się poprzez film na YouTubie. To jest takie ciekawostki, ale już mniej więcej wiecie, o co chodzi i... Już. Jakieś pytanie na koniec, dawaj, na czym? Bo to ktoś się musi zastanowić na tym. A czy dla Was certyfikaty po takich szkoleniach są ważne, nieważne, zbieracie, zależy Wam na nich, czy też nie? Wpisujcie Wasze opinie poniżej w komentarzu. Natomiast od razu powiem Wam, że za tydzień w kolejnym vlogu będzie o autoterapii. Czy warto stosować, jak stosować, kiedy stosować, czy my wykorzystujemy, czy uczymy pacjentów i ogólnie wszystko to autoterapii. Dlatego, że przygotowujemy dla Was coś ciekawego, dla Was i ewentualnych osób, które oglądają nas, a nie są masażystami czy tam terapeutami i chciałyby sobie coś zrobić fajnego ze swoim ciałem. Mianowicie będzie wydarzenie, które odpalimy już niebawem. Będzie to tydzień autoterapii i od 2 do 8 marca będą codzienne wpisy z filmem po prostu i będziemy pracowali konkretną strukturę. A jakby każdego dnia będzie inna struktura, która będzie łączyła się w super jedną wielką strukturę i dzięki temu będziecie super lepiej się czuć. Już Weronika się śmieje tutaj, głupoty mówię. Tak. Także do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć! Cześć! A no właśnie. Że on już jest niefajny, dlatego że mamy nowe techniki. Że teraz popularne są bardziej inne. Trochę... I to raczej jednak trochę pewnie boli. I no, na masażu, że wręcz musi. I po masażu, ale takie jest.